Twoja sytuacja życiowa jest tak ciężka, że Jezus nie jest w stanie pomóc. Mówisz, jak Jezus, człowieku, nie wiesz, czy mam problem. Coś ci powiem. Kiedyś, 2000 lat temu, pewna kobieta miała krwotok. I to nie było tak, że dzisiaj może sobie iść na kasę chorych się wyleczyć. Wtedy nie było tak wielu dobrych specjalistów, jak jest dziś. Ta kobieta miała krwotok z dróg rodnych. I w tamtym czasie, w religijnym Izraelu, kiedy kobieta miała krwotok i dotknęłaby mężczyznę żydowskiego, a tym bardziej jakiegoś rabina, to zostałaby ukamienowana. Ale ta kobieta wiedziała, że nikt nie może jej pomóc. A wiedziała, że jej choroba jest śmiertelna, że się wykrwawi, jeżeli ktoś jej nie pomoże. I usłyszała o jakimś Jezusie, który chodził i uzdrawiał chorych. I ona podeszła po cichu do Jezusa, nie powiedziała, że to się jest, po prostu dotknęła Jego ubrania. I Boża moc wyszła z Jezusa i uzdrowiła ją. Coś ci powiem. Bóg chce, żebyś tak zaufał jak ta kobieta. Chce, żebyś się go tak chwycił. Nie ma zbyt trudnej i zbyt małej sytuacji, aby Jezus się nią zajął w twoim życiu. On tak bardzo cię kocha, że On chce się zająć każdą sytuacją w twoim życiu. Każdą. On chce cię uwolnić, uzdrowić, wyprowadzić z każdego życiowego kanału. Ale to zależy tylko od ciebie, czy ty się zdecydujesz dotknąć Jezusa. Zapytasz, jak go mam dotknąć? Przecież go tu nie ma. Przyjacielu, On tu jest. Jest we mnie, jest w moich przyjaciołach. Podejdź do któregoś z nas, powiedz, mam raka. Położymy na ciebie ręce i ten rak umrze. Ja widziałem już mnóstwo uzdrowień w potężnym imieniu Jezusa. Możesz z tego skorzystać. Wystarczy, że po to sięgniesz. Przyjdź do Jezusa. Daj się uzdrowić. Daj się uwolnić. Daj się wyswobodzić. Nie opieraj się na innym człowieku. Jezus jest dzisiaj tutaj. Dostępny przez wiarę dla ciebie. On jest dostępny przez wiarę dla ciebie. On chce, abyś był człowiekiem realnie wolnym. Dzisiaj na placu Chopina 3 o godzinie 18 będziemy głosić Ewangelię i prezentować moc Bożego Królestwa. Będziemy uzdrawiać chorych, wypędzać demony, uwalniać zniewolonych. Będziemy docierać z mocą Bożego Ducha do każdego człowieka. To nie religia, przyjacielu. To nie zestaw reguł i zasad. Rozumiesz? Tu nie chodzi o jakąś przynależność religijną. Ja w ogóle nie jestem religijnym człowiekiem. Jezus też nie był religijnym człowiekiem. Ja po prostu wierzę w żywego Boga. Poznałem Go osobiście. Przyszedł do mnie, kiedy siedziałem w więzieniu. Klęczałem i płakałem. I płakałem wszystkie swoje grzechy. I On zmienił moje życie. Zmienił moje życie i może też zmienić twoje życie. Ale to jest zależne tylko od ciebie. To jest zależne od tego, czy ty Mu zaufasz. Chcę, żebyś zaufał się Jezusowi. Daj się uwolnić. Daj się uwolnić, przyjacielu. Plac Chopina 3, godzina 18. Przyjdź w takim stanie, w jakim jesteś. A jeżeli uwierzysz, Boża moc zamanifestuje się w twoim życiu i wyjdziesz innym człowiekiem.